wobec mniejszości narodowych na tych terytoriach. No potem mamy oczywiście trzy okupacje Wileńszczyzny, bo mamy i sowiecką, i to dwie sowieckie przecież, i niemiecką, i litewską. Mackiewicz w owym czasie w Wilnie jest, zresztą odbiciem tych przeżyć biograficznych, częstokroć bardzo dramatycznych, jest droga donikąd. Cóż jeszcze moglibyśmy powiedzieć o tym okresie? Otóż on jest jeszcze o tyle ciekawy, że wiąże się z taką bardzo istotną glosą biograficzną, która później powraca jako tak zwana sprawa Józefa Mackiewicza. O cóż tutaj chodzi? Otóż chodzi o to, że sam Józef Mackiewicz z ramienia Armii Krajowej uczestniczył w ekshumacjach polskich oficerów w Katyniu, kiedy właśnie Niemcy odkryli tę straszliwą sowiecką zbrodnię. Zaprosili tam szereg osób, szereg także Polaków, którzy mieliby uczestniczyć w badaniach ekshumacyjnych i być członkami komisji badającej owo wydarzenie. Jednym właśnie z takich członków był Józef Mackiewicz. Następnie decyduje się on na krok, można by powiedzieć, heroiczny, bo wobec tej straszliwej masakry dokonanej na bezbronnych polskich inteligentach w lesie katyńskim, Mackiewicz decyduje się na opublikowanie obszernego wywiadu, który miałby informować ówczesną ludność polską o tejże zbrodni, a ów wywiad, co szczególne, ukazał się na łamach niemieckiej gadzinówki, na łamach Gońca Codziennego. No i tutaj pojawia się już pierwszy zarzut wobec Józefa Mackiewicza, zarzut zdrady, zarzut kolaboracji. Druga rzecz, i to trochę wcześniejsza, kiedy Wileńszczyzna zmienia swój status z tego terytorium okupowanego przez Sowietów, staje się terytorium okupowanym przez Litwinów. Józef Mackiewicz tym razem na łamach ówczesnej prasy litewskiej miał stwierdzić, że w zasadzie to lepiej, żeby Litwini teraz przejęli te ziemię, niż by one miały pozostać pod okupacją sowiecką. No i tu też drugi zarzut stawiony Józefowi Mackiewiczowi. No przecież to jakiś straszliwy, okropny antypolonizm. I w ogóle jakże takie tezy można by było w owym czasie głosić jeszcze na łamach prasy okupacyjnej. Oczywiście zarzuty okazały się kuriozalne. Zresztą jeszcze w międzyczasie mieliśmy też jakąś dość dziwną sytuację. Nie wiadomo do końca, w jakich okolicznościach ona się wydarzyła. Mianowicie Armia Krajowa wydaje wyrok śmierci na Józefa Mackiewicza. Przez pewien czas właśnie ów Mackiewicz jest ścigany. Oczywiście potem do egzekucji nie dochodzi. Jakoś on jest tam z tych swoich rzekomych win usprawiedliwiony. Ale wracając do sedna sprawy Józefa Mackiewicza. Dlaczegoż on w owym czasie decydował się na tak heroiczny krok, jak no właśnie drukowanie tekstów, zresztą bardzo ważnych, na łamach prasy okupacyjnej? Otóż czynnik czysto pragmatyczny, no bo przecież można by było wydrukować obszerną relację przedstawiającą zbrodnie Sowietów w jakimś czasopiśmie akowskim, w jakimś czasopiśmie, które domowym sposobem było nielegalnie odbijane i być może dotarłoby do 200-300 osób. A Goniec Codzienny przecież miał szansę dotrzeć do wielu tysięcy Polaków i wielu tysiącom przekazać wiedzę na temat Katynia.
Więc czy takie działanie można nazwać zdradą, kolaboracją? Czy takie działanie, które z gruntu było działaniem heroicznym i z gruntu było działaniem, które miało służyć sprawie polskiej, można oceniać negatywnie? Oczywiście bardzo szybko okazało się, że nie, bo już w 1945 roku w Rzymie, do którego Mackiewicze docierają, uciekając z okupowanej Polski, odbywa się sąd koleżeński, sąd dziennikarski nad Józefem Mackiewiczem, podczas do którego zostaje on całkowicie uniewinniony. I w zasadzie na tym można by było ową opowieść skończyć. No niestety z przyczyn zupełnie politycznych, a także towarzyskich, sprawa, tak zwana sprawa Józefa Mackiewicza, te zarzuty o rzekomą kolaborację, będą w kolejnych latach wracać. Wracać oczywiście w sposób bardzo nieuczciwy i będą wracać w ustach osób, które przecież splamiły się i to dość wyraźnie współpracą z reżimem komunistycznym, więc można by powiedzieć, no jakież oni mieliby moralne prawo oskarżać Józefa Mackiewicza o cokolwiek. Zresztą sam Mackiewicz przecież na emigracji z dużym ostracyzmem się spotykał. Przecież kiedy od 1955 roku Mackiewicze mieszkają w Monachium, przecież w tym mieście, w którym działa sekcja Polska Radia Wolna Europa, która to sekcja przecież niejednokrotnie jest w zasadzie taką żywicielką dla przedstawicieli ówczesnej emigracji. Wielu literatów z tamtego kręgu pracuje tam z przyczyn częstokroć takich pragmatycznych, no bo przecież z czegoż innego mogliby żyć, no to Józef Mackiewicz decyduje się na krok znów heroiczny, odmawia współpracy z Radiem Wolna Europa i to odmawia z przyczyn również bardzo ideowych, no bo przecież owym panom zarzuca w zasadzie to, że oni tak naprawdę nie służą sprawie polskiej, wykonują raczej jakieś amerykańskie polecenia, realizują tak naprawdę jakąś obcą politykę. No i w związku z tym Mackiewicz w owym radiu się nie pojawia. No i to też oczywiście w drastyczny sposób wpływa na jego sytuację materialną. Jeżeli chodzi o samą biografię, pewnie moglibyśmy powiedzieć znacznie więcej, ale tutaj się zatrzymajmy i przejdźmy już do powieści Droga donikąd. Oczywiście fabuły nie będziemy streszczać. Jeszcze tylko przypomnę, iż akcja osadzona jest w realiach zupełnie historycznych i zresztą w samej przedmowie Józef Mackiewicz stwierdza, że w zasadzie wszystko, co zostało tutaj opisane, wydarzyło się naprawdę. Oczywiście były pewne przetworzenia, nie wszystkie postaci noszą chociażby to samo nazwisko, ale ten zasadniczy trzon miałby się naprawdę wydarzyć. Skoro już jesteśmy przy tym premacie prawdy u Józefa Mackiewicza, przy tym prymacie realizmu powieściowego, w zasadzie każda powieść, każda książka Józefa Mackiewicza byłaby próbą opisania tego, co było, no to przecież nie sposób nie wspomnieć o tej naczelnej zasadzie twórczej, a więc dewizie: jedynie prawda jest ciekawa. Tutaj pozwolę sobie na obszerny cytat, ale myślę, że żadna inna, choćby najdokładniejsza opowieść nie mogłaby streścić tego, co sam Józef Mackiewicz swoimi słowami chciałby nam przekazać. Jestem za ścisłością, gdyż jedynie prawda jest ciekawa. Ale jednocześnie prawda jest z reguły bardziej wielostronna i bogata, i barwna,
niż wykoncypowane jej przeróbki. Prawda bywa też z reguły bardziej wstrząsająca, czy bardziej podniecająca, bardziej sensacyjna i bardziej kryminalna od wymyślonych, sensacyjnych i kryminalnych powieści. Zupełnie nie widzę powodu odbiegania w twórczości od prawdy historycznej, ażeby wywołać efekt prawdy historycznej. Dlaczego w takim razie, słyszałem, nie ograniczyć się do samego dokumentu? Po co stosować formę powieściową na przydatek? Mnie się zdaje, że właściwie po to, aby oddać właśnie tej prawdy całość. Bo jakże w innej formie przedstawić nie tyle rzeczy, ale wyrazić stronę duchową, geist, emocjonalną minionych zdarzeń, która bywa nie tylko drugą połową prawdy dokumentarnej, ale czasami nawet ważniejszą. Tego nie zastąpi najbardziej nawet precyzyjny, ale suchy opis faktów. Z tego cytatu moglibyśmy wyciągnąć kilka bardzo ważnych wniosków. Pierwszy z nich byłby taki, że prawda u Józefa Mackiewicza to nie jest tylko pojęcie w takim klasycznym rozumieniu, a więc zgodności tego, co mówimy, tego, co mamy do powiedzenia z jakimś stanem faktycznym, z rzeczywistością. Ale jest to także bardzo istotna kategoria literacka, artystyczna. Można by powiedzieć wręcz poetologiczna, poetycka w pewnym sensie. No bo przecież owa prawda, to co się zdarzyło, byłoby bardziej wstrząsające, bardziej interesujące dla czytelnika, bardziej podniecające, bardziej kryminalne, bardziej sensacyjne i te pojęcia tutaj zresztą w bardzo ładny, zgrabny, retoryczny sposób Mackiewicz mnoży, ale są to pojęcia z gruntu estetyczne. Ta prawda powieściowa jest przecież jakąś wielką wartością także artystyczną, wielką wartością estetyzującą dzieło sztuki. Druga rzecz, tutaj Mackiewicz też się w owym cytacie zastanawia, czy nie lepiej może, skoro ten prymat faktów historycznych, prymat kronikarski, prymat opisywania, dawania świadectwa o świecie, dawania świadectwa o pewnych wydarzeniach z narodowej historii, skoro on tak jest dla niego istotny, no to dlaczegoż w ogóle nie pisać samych kronik, nie pisać podręczników historycznych i po co w ogóle bawić się w taką formę powieściową? No i Mackiewicz tutaj ów zarzut, który sam sobie stawia, bardzo szybko odrzuca, no bo przecież uważa, że ta druga strona rzeczywistości, druga strona prawdy właśnie, ta strona emocjonalna, duchowa jest nie mniej ważna, a tak naprawdę ważniejsza niejednokrotnie niż ten suchy zbiór faktów. I w związku z tym kolejny taki wyznacznik, tudzież kolejny argument na rzecz formy powieściowej. No bo przecież tylko forma powieściowa, forma jakiegoś opowiadania, mówienia, tworzenia fabuły, taką prawdę również duchową, emocjonalną, estetyczną o danym czasie może przekazać. Kronika, podręcznik historyczny, no to przecież tylko suche fakty. No i kolejna rzecz, jeżeli jesteśmy już przy tej prawdzie, rzecz dotycząca już samej poetyki, takiej metody pisarskiej Józefa Mackiewicza, a więc tego, no jak on te swoje powieści, mówiąc tak dość kolokwialnie, robi. Otóż miesza tam różne składniki, ćwiartuje troszeczkę
takich fragmentów, które są w zasadzie fragmentami podręcznikowymi, chociażby w Lewej Wolnej, tej powieści, która opowiada o wojnie polsko-bolszewickiej. Mamy takie fragmenty, które są obszernymi cytatami z mów Józefa Piłsudskiego, z mów Lenina. Są w zasadzie jakimś takim suchym, częstokroć publicystycznym poinformowaniem czytelnika, co w owym czasie się zdarzyło, nawet co do daty dziennej i też nawet co do samej godziny owego zdarzenia. No i Mackiewicz to sobie ćwiartuje i wrzuca do tego powieściowego kotła. No ale z drugiej strony, cóż jeszcze tam wrzuca? No wrzuca jeszcze takie fragmenty i to jest pewien fenomen, jeżeli chodzi o poetykę Józefa Mackiewicza. W zasadzie fenomen dla niego, tylko właściwy, który świadczy o oryginalności, o ogromnej oryginalności tej metody pisarskiej, a więc metody, która polega na zgrabnym łączeniu tych różnych perspektyw. Na łączeniu tej narracji, która jest taką narracją kronikarską, obiektywną, z narracją, która jest prowadzona chociażby z perspektywy jednostkowej, z perspektywy jakiegoś tam pojedynczego człowieka. Albo jeszcze z innej perspektywy, a więc to takiej, kiedy słyszymy o jakichś wydarzeniach, ale z trzeciej ręki, no bo ktoś nam tam o czymś powiedział. Taką metodę moglibyśmy nazwać krótko eseizacją powieści. Metodą zresztą z gruntu bardzo awangardową, bardzo nowoczesną. Józef Mackiewicz przecież w przedmowie do takiej powieści Nie trzeba głośno mówić stwierdza, że w zasadzie jesteśmy już po lekcji antypowieści, po lekcji różnych eksperymentatorów. No przecież tu moglibyśmy i Witkacego wspomnieć, który tworzył jakąś powieść, która byłaby workiem. A przecież i w XIX wieku to różnie pisano. To nie tylko była taka narracja czysto fabularna, ale często przecież mieliśmy tam obszerne fragmenty, które byłyby jakimiś dywagacjami na temat idei, na temat historii, na temat polityki. Więc to zupełnie nie jest w tym znaczeniu rzecz nowa. No ale Józef Mackiewicz w tejże przedmowie stwierdza, że skoro my już jesteśmy, skoro już mamy zasób takich tradycji, no to przecież byłoby jakimś anachronizmem, gdyby on miał pisać taką klasyczną powieść XIX-wieczną, w której nie ma różnych perspektyw narracji. A z drugiej strony stwierdza, że to nie jest tak, że on jakby neguje taki tradycyjny, klasyczny styl pisania. Mówi, że w zasadzie to bardziej ostrzega czytelnika, że jego powieść takich zasad nie przestrzega. On wie, że one istnieją, ale on świadomie będzie pisał inaczej. A dlaczego świadomie będzie pisał inaczej? No właśnie, żeby ową prawdę, która jest wartością nadrzędną, uchwycić. No bo tylko stosując różne techniki pisarskie i często eseistyczne i często wplatające nawet taką narrację quasi dziennikarską w tok dzieła literackiego przecież, no można tą prawdę, która jest tak różnorodna, uchwycić. No bo też proszę pamiętać, że świat u Józefa Mackiewicza nigdy nie jest światem czarno-białym. Jest to świat policentryczny, świat taki wielotworzywowy, no ale jedyną taką naczelną zasadą wobec niejednokrotnie tego chaosu przecież historii jest ten prymat etyczny, to on jest tym prymatem niewzruszonym. To jest ta prawda, to jest wolność, to są te naczelne wartości, które przecież możemy się w powieściach Mackiewicza zawsze oprzeć wobec tego wielkiego potwora dziejów historycznych. Ale jeszcze słowo, bo to Państwu obiecałem, słowo na temat samej powieści Droga donikąd. Jest ona świetnie zrobiona także literacko. No bo proszę sobie wyobrazić, że w powieści Droga donikąd nie ma scen, które byłyby scenami jakimiś zbędnymi, to znaczy w tym znaczeniu zbędnymi,
że w zasadzie mającymi tylko jakieś znaczenie takie fabularne. Będącymi jakimś czystym opisem, że mamy punkt A, a potem przecież logicznie rzecz biorąc, żeby jakoś ta nasza fabuła, mówiąc tak kolokwialnie, się kręciła, no to musimy przejść do punktu B, potem do punktu C i jakoś tą sobie historię do końca opowiedzieć. No tutaj to tak nie wygląda, no bo każda z tych scen oczywiście jest uzasadniona fabularnie w tym takim ciągu zdarzeń, no ale ma też ogromne znaczenie symboliczne, ogromne znaczenie naddane. No i chociażby tutaj ten główny motyw, który jest wyrażony już w samym tytule powieści, a więc droga donikąd. No ten motyw drogi pojawia się przecież już na samym początku, w drugiej scenie powieści przecież bohaterowie siedzą na torach i zastanawiają się nad jakąś możliwością wybuchu wojny ze Związkiem Sowieckim. A więc ta droga jako kolej żelazna. No ale przecież, kiedy sobie przypomnimy wiec, w którym to zgromadzona ludność wiwatuje na rzecz przyłączenia Litwy do Związku Sowieckiego. Jeden z głównych bohaterów powieści, a więc Paweł, jako jedyny w owym tłumie siedzi na ziemi i bawi się mrówką, zagradzając jej drogę. No to przecież kolejna scena o ogromnym potencjale symbolicznym. No przecież chociażby zważywszy na tą konstrukcję, no taką przestrzenną, tłum, który stoi, wiwatuje, jeden człowiek, który siedzi na ziemi, no i w dodatku jeszcze zabawia się, zagradzając drogę. No właśnie drogę, znowu ten motyw nadrzędny, drogę jakiejś biednej mrówce. No to przecież ta biedna mrówka mogłaby być w ogóle jakąś metaforą jednostki wobec totalitarnego systemu komunistycznego. Przecież kapitalna jest także scena ostatnia, w której to bohaterowie, w tym wypadku Paweł wraz ze swoją żoną Martą, docierają no właśnie donikąd. No bo zatrzymują się nad bagnem, dalej jechać wozem nie mogą, a przecież też należy przypomnieć, że uciekają do lasu przed wywózką, która miałaby ich spotkać, przed wywózką na Sybir. Droga donikąd nie prowadzi, mamy tylko obraz bagna, a na tym bagnie, coś rzecz szczególna, rosną nenufary. Nenufary, a więc lilie wodne. No i znowu ogromny potencjał symboliczny, no bo przecież jeżeli sobie przypomnimy, cóż lilie wodne w kulturze znaczyły, no to przecież atrybut niejednokrotnie różnych nimf, czy też innych pięknych istot żyjących w wodzie, ale niekoniecznie przyjaznych dla jakichś tam przechodniów, istot, które przecież niejednokrotnie chciałyby skusić niczego nieświadomych wędrowców i porwać ich w toń jeziora i tak naprawdę uśmiercić. I tutaj lilie, jako kwiat przecież z natury jednak dość piękny, rosną na bagnie. I na tym się powieść kończy. No to przecież jeszcze z takich scen głęboko funkcjonalnych i scen, które też mówią nam coś więcej niż tylko informują o jakichś zdarzeniach fabularnych, no to taką kapitalną sceną jest scena, w której to Paweł próbuje sprzedać szablę szlachecką z XVIII